Krótko, ponieważ nie doczekaliśmy się żadnej rewolucji. Mamy nową projekcję od NBP dotyczącą inflacji i naszego PKB. Przy czym ważna rzecz jest to założenie stałych stóp procentowych, czyli tak jak mamy teraz. A jak dobrze wiemy, wszyscy czekają na to, aż ktoś zacznie coś przy tym dłubać i te stopy nam po prostu obniżać. Mamy drugą w tym roku z trzech projekcję inflacji i PKB. Pierwsza była w marcu, teraz mamy lipcową i na końcu jeszcze w tym roku będziemy mieć listopadową. Projekcja obejmuje ten rok i dwa kolejne lata. Jeżeli chodzi o inflację, inflacja na ten rok ma być taka, jak pierwotnie przewidywano jeszcze w marcu, czyli 11,9%. Niestety wynik PKB będzie prawdopodobnie gorszy, nie będzie wynosił 0,9%, który i tak jest niski, a 0,6% jest to wiadomość zdecydowanie zła. Lepiej ma być w roku 2024, ponieważ nasza inflacja ma być nieco niższa niż do tej pory szacowaliśmy, czyli te parę miesięcy wcześniej. Nie 5,7%, a 5,2%. Natomiast lepiej ma być również z PKB. Zamiast 2,1% nasze PKB ma osiągnąć 2,4%. Jest to wynik nie najwyższy, ale już w miarę przyzwoity. Jeżeli chodzi o inflację, naszym celem inflacyjnym jest gdzieś przedział 3,5-1,5%. Główny cel to 2,5%, natomiast to odchylenie dopuszczamy 1%. I poprzednia marcowa projekcja zakładała, że nareszcie w roku 2025 zmieścimy się w tym górnym odchyleniu od naszego celu inflacyjnego i ta inflacja średniorocznie wyniosi 3,5%. Niestety tak się nie stanie według tej lipcowej projekcji i ta inflacja średnioroczna w roku 2025 wyniesie 3,6%. Co lepszego, to PKB. Nasze PKB w końcu przekroczy 3% i według pierwotnej tej marcowej projekcji miało wynieść 3,1%, natomiast teraz szacujemy 3,3%. I jest to jak najbardziej wynik względnie realny. Może nie wszyscy ekonomiści podzierają optymizm pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, aczkolwiek jak widzimy, generalnie kurs jest obrany taki, jaki jest i on się chwilowo sprawdza, jeżeli chodzi o te dane. Czy wszystkie działania są dobre, dobrze podejmowane, to trudno powiedzieć, to pokaże czas. Natomiast generalnie większość ekonomistów zgadza się, że takie mogą być wyniki, choć część z nich mówi, że jednak może być ciężko je osiągnąć. To wszystko jest przy założeniu stałych stóp procentowych. W momencie, kiedy stopy procentowe będą niestety lub stety opuszczane, w takim wypadku nasze PKB może urosnąć i to jest dobra wiadomość, ale inflacja również może wzrosnąć, a to już jest wiadomość zdecydowanie gorsza. Przyglądając się wykresom, widzimy, że wielkiej rewolucji rzeczywiście nie ma. Nasza inflacja według lipcowej projekcji może spadać w pierwotnym momencie troszeczkę szybciej, czyli w najbliższym roku, natomiast później będzie się zdecydowanie bardziej wypłaszczać i później osiągniemy te nasze cele inflacyjne czy odchylenie od celów inflacyjnych. Jeżeli chodzi zaś o PKB, to tutaj też rewolucji nie ma. Generalnie ten wykres lipcowy jest powieleniem tego wykresu marcowego. Niewielkie tutaj widzimy zmiany. Jest jednak troszeczkę węższy najczęściej przedział, który dotyczy się rozstrzału tego wysokości PKB, ponieważ jesteśmy już po jakimś upływie czasu i dzięki temu możemy stwierdzić precyzyjnie, jakie to PKB będzie. NBP pokusiło się również o prognozę PKB dla poszczególnych krajów i mamy wymienione cztery ważne dla nas kraje. Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Chiny oraz strefa euro. I w 2023 roku gorzej od Polski na pewno wypadną Niemcy, przynajmniej według NBP, ponieważ powinni mieć niestety ujemną wartość PKB. Minus 0,1%, jeszcze poprzednio szacowane to było przez NBP na 0,2% na plusie. Gorzej niż Polska wypada już też Wielka Brytania, 0,4%, natomiast strefa euro już wygląda lepiej, ponieważ Polska miała 0,6, a strefa euro ma mieć 0,7, zdecydowanie lepiej Stany Zjednoczone 1,4% i najlepiej Chiny 5,3%. W 2024, kiedy to Polska ma osiągnąć PKB na poziomie 2,4%, mamy być zdecydowanie lepsi zarówno od Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, z całej strefy euro, tylko gorsi od Chin, które to osiągną wynik 4,9%. W 2025 roku również mamy się wyróżniać pozytywnie, ponieważ Wielka Brytania osiągnie PKB na poziomie 1,2%, Niemcy 1,5%, strefa euro 1,5%, Stany Zjednoczone 1,9%, natomiast Polska szacuje się na ten moment 3,3%. Dalej poza naszym zasięgiem są Chiny z wynikiem 4,8%. Skąd ten optymizm u prezesa Narodowego Banku Polskiego i części ekonomistów? Ze względu właśnie na cenę
surowców naturalnych, czy to ropy naftowej, gazu ziemnego, czy węgla. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie głównie o gaz, te ceny w pewnym momencie bardzo istotnie skoczyły, aż 8-krotnie. Teraz ta cena zdecydowanie się ustabilizowała i praktycznie wróciła do tego poziomu, który miała, czyli około 50 dolarów za określoną jednostkę. To wpływa wszystko na to, że powinniśmy mieć w miarę stabilne ceny i ta inflacja nie powinna tak galopować. Również nie będzie zagrożony przemysł nagłymi skokami cen.